Dzień dobry, witajcie. W poprzednich latach śmialiśmy się, że mamy piękną wiosnę tej zimy, a w tym roku zima nie chce odpuścić, no i naprawdę ta wiosna jest beznadziejna, jest bardzo zimno. Jedynie pocieszenie, że przynajmniej drzewko owocowe teoretycznie powinny pięknie kwitnąć i pięknie zaowocować, no bo po prostu jeszcze śpią. Słuchajcie, wracając do pomidorków. W poprzednich latach starałam się, żeby w połowie kwietnia już moje pomidory wrzucić do szklarni. Wiadomo, że do zimnych ogrodników może się zdarzyć bardzo dużo mroźnych nocek. Trzeba dbać o to, żeby kontrolować właśnie temperaturę w nocy. Jeżeli macie tunele takie foliowe albo szklarnie, po prostu takie prawdziwe szklarnie szklane, no to naprawdę sprawdzajcie temperaturę, bo tak jak już pokazywałam Wam na poprzednim odcinku, gdzie mierzyłam temperaturę przez tydzień i jakie są wahania w środku w szklarniach, czy ja mam szklarnię z poliwęglanu 6-milimetrowego, więc generalnie tutaj jest lepiej przechowywane ciepło niż na przykład w szklarniach szklanych czy w tunelach foliowych. Też mówiłam Wam wtedy, że warto robić tunele z włókniny nad tymi pomidorami, bo po prostu tam jest dużo cieplej, nawet cieplej niż w moim rozsadniku z poliwęglanu. Także jeżeli chcecie wsadzić swoje pomidory już teraz razem ze mną do szklarni, no to słuchajcie, sprawdzajcie temperaturę, jaka ma być w nocy, żeby po prostu nic strasznego się nie stało. No i oczywiście uważajcie z tymi z wszystkimi zniczami, ale o tym za chwileczkę będę Wam mówić. Moje sadzonki wyglądają przeróżnie, w zależności od odmiany. Niektóre są już naprawdę takie spore, duże. Jak widzicie, no bardzo mi się podobają. Ja w tym roku używam tych kwasów humusowych, tych bakterii i nawozów ekologicznych do uprawy właśnie pomidorów. No i musicie przyznać, że są mega, mega ładne. Też oczywiście są niższe, bo niektóre odmiany po prostu generalnie są niższe, więc na przykład wyglądają tak. Moje pomidory wysiewałam w Amore Pomidore, czyli 14 lutego. Niektóre odmiany ciemnoowocowe też są już takie dość duże. Najważniejsze, słuchajcie, że mają przepiękną, grubą łodygę. Już na odcinku, gdzie pokazywałam Wam, jak ostatni raz pikuję pomidory, takie, które mają trafić do gruntu, pokazywałam Wam, że moje pomidory mają grubą łodygę. A teraz, słuchajcie, no widzicie to? Czasami zdarza się, że pomidor ma fioletową łodygę. Jeżeli to nie jest pomidor ciemnoowocowy, tak jak na przykład ten ma fioletową łodygę i jest ciemnoowocowy, no to wiadomo, że to będzie ta łodyga bardziej fioletowa. Ale jeżeli Wasze pomidory mają po prostu mieć czerwone pomidory i mają już fioletową łodygę, to najczęściej jest to oznaka po prostu braku fosforu albo przechłodzenia, że na przykład miały za zimno w tunelu. Wpływ na jakość tych sadzonek na pewno miało bardzo dużo czynników. Przede wszystkim stosuję te bakterie, kwasy humusowe, nawóz ekologiczny do pomidorów, no i dodatkowo też doświetlałam je lampami. Te sadzonki, które dzisiaj będę sadziła do szklarni, hartowałam przez 10 dni na balkonie, wynosząc je na zewnątrz w ładne dni, takie, w których nie było wichury, tak jak dzisiaj na przykład przez chwilę padał grad. No i też później już one tutaj są od kilku dni w szklarni, nakryłam je tunelem z białej włókniny i po prostu już zostawały tutaj na noc jeszcze niewkopane. A dlaczego? Dlatego, że po prostu ziemia jeszcze nie była odpowiednio nagrzana. Dzisiaj sprawdziłam, bo wiecie, że mam te mierniki do mierzenia temperatury, sprawdziłam, że na głębokości 10 cm już jest 9 stopni, więc jak najbardziej można już do takiej wygrzanej szklarni czy tuneli po prostu sobie sadzić pomidory. Jeżeli ziemia w Waszych tunelach ma 3-4 stopnie, no słuchajcie, u niektórych dopiero stopniał śnieg, to naprawdę przesuńcie to jeszcze o tydzień, dwa, bo po prostu pomidory będą miały za zimno, niepotrzebnie się pochorują i po prostu będą wolniej rosły. Także jeżeli macie jeszcze po prostu w domach, na parapetach, no to po prostu poczekajcie jeszcze kilka dni, jeżeli Wasze szklarnie nie są wygrzane. Zamknijcie, po prostu niech się tam fest wygrzeje i będziecie działać za tydzień czy dwa. Jeżeli nie macie czasu na to, żeby na przykład biegać ze zniczami, albo nie macie żadnych tam dmuchaw, które będą podgrzewały temperaturę w nocy, to przesuńcie to. Po prostu, no mamy bardzo zimny rok, także nie ma co szaleć. Szkoda sadzonek. To co? Pokażę Wam, jak przygotowuję ziemię w mojej szklarni w tym roku. Ponieważ nie będę wszystkich pomidorów sadziła z Wami, bo sadzenie z Wami trwa po prostu dużo dłużej, to pokażę Wam na 5 może pomidorach, jak będę je sadzić. A jeszcze czekam za moim mężem, który pomoże mi po prostu ten stół rozsadowy przestawić na drugą stronę szklarni, żeby pomidory już tutaj miały odpowiednią ilość słońca, żeby tutaj nic ich nie zacieniało, bo jak widzicie, tutaj na dole jednak no, zacienia ten stół dość mocno. Zresztą ten stół niedługo wyjedzie, no bo tutaj te wszystkie sadzoneczki, słuchajcie, no to już powoli, powoli można już dawać do gruntu. Jak widzicie,
W mojej skrzyni po lewej stronie rośnie pas kapustnych. Rosną kapusty, kapusta pekińska, kalafiory. Tam w ostatniej skrzyni rośnie rzodkiewka i sałaty i koperek. Tą ostatnią zostawię, po prostu pomiędzy wcisnę pomidory, a dokończę jak zbiorę rzodkiewki za jakiś tydzień czy półtora. Więc po prostu tą ziemię, którą tutaj za chwileczkę będziecie widzieć jak wsypuję, tam dokończę później. Bo pomidory mają tą zaletę, że one im są głębiej, tym lepiej rosną. Więc nawet jeżeli teraz nie macie odpowiedniej ilości ziemi w skrzyniach, to zawsze możecie to dosypać na przykład za tydzień czy za dwa, czy jak one troszeczkę podrosną. Pierwsze co zrobię, to trochę uzupełnię ziemię. Ja zresztą na wszystkie moje grządki, słuchajcie, w tym roku dosypałam ziemi uniwersalnej, bo po prostu nie mam aż, powiększyłam swój warzywnik, a nie mam aż tyle ziemi, którą bym mogła po prostu gdzieś tam pozyskać, żeby przywieźć do siebie do ogrodu. Kompost też już cały wykorzystany, więc no ratuję się po prostu taką uniwersalną. Ale zresztą kto już stosował ziemię uniwersalną w swoim warzywniku wie, że no warto, warto. Ponieważ taka ziemia torfowa bardzo szybko obsycha, to ja sobie tutaj to ładnie rozgrabię i za chwileczkę troszeczkę wymieszam z tą ziemią, która jest pod spodem. Jak widzicie, moje kapusty zostawiam tak jak są, nic tam ich nie ruszam, po prostu je ominę. Za jakiś miesiąc czy półtora, jak już pomidory trochę podrosną, kapusta dojrzeje, zjemy ją po prostu do surówek i usunę ją z grządek. Jakiś miesiąc temu, gdy przywoziliśmy tą ziemię, to ja już ją wymieszałam z takim granulowanym obornikiem. Polecam Wam w ogóle te nawozy organiczne po prostu wymieszać z ziemią trochę wcześniej, bo się po prostu zdążą rozłożyć, trochę zdążą oddać tych swoich składników do ziemi. Bo te wszystkie granulowane, one po prostu oddają te składniki odżywcze troszeczkę później. Tak jak mówiłam, tą część tutaj zrobię jak zbiorę rzodkiewkę. Po prostu wsadzę pomidory, a dokończę później. Bo tam jeszcze mam wysiany koperek, więc nie chcę tego po prostu zmarnować. Dobra, ziemia rozsypana, teraz co, jak przygotuję tą ziemię? W ogóle pierwsze od czego powinniście zacząć, to od zmierzenia pH. Jeżeli jest odpowiednie, no to wtedy możemy po prostu sobie tutaj uprawiać pomidory, czy tam inne warzywa szklarniowe. Ale jeżeli jeszcze nie znacie pH, to warto naprawdę sprawdzić i jesienią je poprawić. Czym będę nawoziła tą ziemię? Jak to, tą ziemię w ogóle przygotuję tutaj w szklarni? Wiadomo, że pomidory to są naprawdę żarłoczne rośliny, więc żeby prawidłowo się rozwijały, rosły w późniejszym czasie, kwitły i owocowały, no to potrzebują składników odżywczych. Jeżeli w swoich szklarniach nie uzupełniacie nawozów co roku, no to po prostu te pomidory po paru latach nie będą tutaj odpowiednio rosły. Dlatego jeżeli możecie, to warto w szklarniach usuwać z 10 cm ziemi, która tutaj była przez poprzednie lata i dokładać co roku nowej. I po prostu tą, która tutaj była w szklarni, na przykład wywozić na warzywnik gdzieś tam na zewnątrz. Jak dobrze wiecie, od samego początku tego sezonu, odkąd wynalazłam bakterie, które mają powodować, że te rośliny nie będą łapały tak chorób, a dodatkowo te kwasy humusowe, które mają zadbać o to, żeby te systemy korzeniowe się lepiej rozrastały, tak też tutaj w szklarni będę je dodawała. Będę je dodawała co 2 tygodnie i tak jak zaleca producent, czyli na pewno jeżeli zamówiliście, to też dostaliście, że łyżeczkę na 10 litrów wody co 2 tygodnie. I to wszystko mieszam razem i tym po prostu podlewam. Teraz co do nawożenia. Jak wiecie, w tym roku naprawdę starałam się, żeby od samego początku uprawiać mój warzywnik w sposób jak najbardziej ekologiczny, jak tylko się da. Oczywiście, jeżeli wejdzie mi zaraza ziemniaczana na moje pomidory i nie będę sobie mogła z nim poradzić w sposób naturalny, no to wkroczę tutaj z jakąś siłą cięższą i spróbuję powalczyć, ale od samego początku raczej zakładam, że będę starała się tylko i wyłącznie jakimiś naturalnymi sposobami po prostu te moje warzywa uprawiać. Znalazłam do tych moich bakterii i kwasów humusowych, które wynalazłam na początku sezonu, brakowało mi producenta nawozów z certyfikatem do upraw ekologicznych. No i słuchajcie, znalazłam. Bardzo się cieszę, że w ogóle tacy producenci są, że nie jest łatwo ich znaleźć, bo zazwyczaj to są po prostu małe firmy. No ale mam, znalazłam. I w tym roku po prostu będę ich nawozami zasilała moje sadzonki. To są nie w płynie, a w granulkach takie nawozy.
wieloskładnikowe, dedykowane przeróżnej, albo uniwersalne, albo właśnie też do pomidorów, ogórków, cukinii, też są jakieś na przykład do borówek, ale o co chodzi? To są nawozy, które po prostu działają przez cały sezon. Także jak teraz podsypię nimi pomidory, to tak samo jak ten granulowany obornik. Po prostu wymieszam to z ziemią, no i po prostu mam spokój z nawozami przez cały sezon, bo po prostu to się będzie uwalniało systematycznie, non-stop w trakcie podlewania i będzie oddawało roślinom. Co jest fajne? To jest to, że przede wszystkim mają porządny skład. Jaki dokładnie mają skład, to możecie zobaczyć w linku. Już tutaj nie będę Wam jakoś wielce opowiadać o tych produktach. Po prostu jeżeli poczytacie troszeczkę i stwierdzicie, że chcecie mieć, to nawet możecie kupić u mnie na sklepie. W każdym razie one są, co mnie też trochę zdziwiło, że zawierają 50% wełny owczej jako składnik takiej właśnie materii organicznej, który po prostu się rozkłada i użyźnia naszą ziemię. Spowoduje, że po prostu tej próchnicy będzie więcej. Pani, z którą rozmawiałam z tego biura tam, powiedziała, że jak te granulki napęcznieją, to fajnie można zobaczyć, że struktura ziemi w ogóle będzie wyglądała zupełnie inaczej. Te nawozy są produkowane tylko ze składników naturalnych, więc fajne jest to, że po prostu to, co ziemi zawieramy, ziemi oddajemy. Także lecimy dalej, już nie przedłużając. Także jak widzicie, rozsypię sobie po prostu ten nawóz. Nie na całości ziemi, bo nie będę zasilać zielska. Jeżeli chcecie jak najwięcej pomidorów upchnąć w swoich szklarniach, to postarajcie się zachować 0,5 m² na roślinę. I ja na przykład wiem, że tu dam garść, tu, widzicie? Po prostu, tam gdzie będę dawała pomidora, tam dodaję nawóz. Ja tutaj wcześniej dawałam obornik na całości, ten granulowany, więc jakby no też tutaj już jakiś nawóz startowy w tej ziemi jest. No i tak jak tutaj widzicie, mamy sypany nawóz. Już nie będę tą małą łopatką się bawić, tylko po prostu użyję szpadla. Wezmę sobie, zrobię otwór, no tak na pół łopaty, nie wiem jaki duży. Wymieszam sobie to wszystko. I teraz tak, zobaczcie, jak moje pomidory są pięknie ukorzenione. Pomidory, ponieważ no, mamy jeszcze czas do tego, żeby owocowały, to zakopię dość głęboko. W ogóle, jeżeli macie pomidory takie bardzo wybujałe, to możecie zakopać, słuchajcie, nawet podtąd. I nie musicie nawet usuwać liści. Pomidory mają tą właściwość, że one wypuszczają korzenie z głównej łodygi. Zresztą, jak się przyjrzycie, to tutaj widać takie wypustki. Z tego wszystkiego wyjdą po prostu dodatkowe korzenie. Ja pomidory sadzę tak trochę pod skosem, że po prostu kładę je na ziemię tak i tą górę wyginam w ten sposób. Dzięki temu po prostu mają większy system korzeniowy. Więc przesypuję to wszystko. Jak tylko korzenie będą się rozrastały, tak będą docierały do większej ilości nawozów. Przygniatam to wszystko. Uwolnię tą kapustę tutaj. Robię sobie takie doły dookoła sadzonki, żeby po prostu w nie podlewać, nie dookoła wszystkie grządki, żeby nic mi nie spływało, tylko tam, gdzie chcę. Ja później będę miała system nawadniający montowany, więc będziecie mogli zobaczyć. Póki co będę podlewała z konewek. Te niższe karłowe odmiany dam tutaj naprzód, żeby się po prostu lepiej je obrywało. Jak widzicie, ja używam tych etykiet szkółkarskich i ja sobie je po prostu przesunę na górę, bo jak sadzonka była mała, to mieliśmy
na dole, a teraz czas przesunąć wyżej. Na nich mam napisaną nazwę i trochę o jej charakterystyce. No i też kładę bokiem i zasypuję. Się rozpadało, znowu pada grat. Zobaczcie, jakie ładne, ukorzenione. Znowu pada, słuchajcie. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, będę dodawała te bakterie i kwasy humusowe. Je się rozpuszcza łyżeczkę na 10 litrów, ja tutaj mam konewkę 5 litrów, bo ja już właściwie to te kwasy humusowe i bakterie rozpuściłam sobie w beczce. I po prostu co 2 tygodnie podlewam nimi swoje grządki. Ta łyżeczka jest taka bardzo płaska, więc właściwie to mogę dać ją prawie pełną. One się dosyć dobrze rozpuszczają, ale zauważyłam, że lepiej po prostu je rozmieszać sobie w szklance i wtedy mamy pewność, że wszystko się dobrze porozpuszczało. Widzicie? I po prostu takie dobrze rozmieszane dodaję do konewki. Ładnie sobie wymieszam. No i podlewamy, bo słuchajcie, obojętnie czy używacie tych bakterii czy nie, to sadzonki po posadzeniu należy podlać. Chodzi o to, żeby usunąć wszystkie kieszenie powietrzne, które gdzieś tam przy sadzeniu zostały, żeby te sadzonki po prostu się bardzo dobrze rozwijały. Tutaj wyrównywałam sobie ziemię i nie zrobiłam dołka. Od razu przy okazji też podleję sobie te kapusty, które tutaj rosną. Dobrze, pomidory posadzone, podlane. Co dalej? Co dalej ze ściółkowaniem? No bo jak wiadomo, no w szklarni zielsko rośnie równie szybko jak na zewnątrz, albo nawet szybciej. Ja w poprzednich latach stosowałam po prostu grubą warstwę zrębek. Wszystkie zrębki, które miałam przekompostowane, bo do ściółkowania się nadają tylko i wyłącznie w warzywniku zrębki przekompostowane, wszystkie zrębki zużyłam po prostu gdzieś tam w skrzyniach tych nowych, które powstały po prostu w moim ogródku i myślałam, że po prostu niczym nie będę ściółkować, że po prostu to zielsko będę na bieżąco pielić, a na ścieżkach tutaj, jak widzicie, w szklarni mam już kolejną warstwę po prostu zrębek już takich świeżych i które się po prostu przekompostują mi przez 2 sezony i nimi będę po prostu w kolejnych latach ściółkowała moje grządki. W ogóle taka ciekawostka, że ta firma, którą znalazłam, która produkuje nawozy ekologiczne z certyfikatem, produkuje też nawozy ekologiczne dla wegetarian. W składzie tego nawozu ekologicznego z certyfikatem jest owcza wełna. No i ta firma generalnie też produkuje takie maty do ściółkowania z owczej wełny, także zaraz Wam coś pokażę. Nie chcę, żebyście odczuli, że ja robię im nie wiadomo jaką reklamę, po prostu mają ciekawe produkty. Mają takie krążki, które nadają się do donic, jeżeli na przykład uprawiacie pomidory w donicach, żeby na wierzchu nie rosły chwasty i żeby wilgoć się utrzymywała dłużej. Albo takie po prostu maty, które można dawać na grządki, żeby po prostu nam tak nie rosło zielsko. No i dodatkowo oczywiście te maty też według mnie działają podobnie jak zrębki, że nie pozwalają tej ziemi za bardzo się nagrzać i też wychładzać. No i też oczywiście hamują wzrost chwastów. Taki pH raczej przejdzie, ale w ogóle to jest śmiesznie, że oni dołączają liście laurowe, żeby mole po prostu się nie pojawiały w tej macie. Co różni tą matę właśnie wełnianą od takiej włókniny, którą możemy po prostu kupić w ogrodniczych sklepach, to to, że
ta czarna szmata, której ja naprawdę nie lubię, bo kto usuwał czarną bukinę ze swojego ogrodu, ten doskonale wie, jakie to jest ciężkie zajęcie. Przede wszystkim ona się rwie, nie idzie jej tak normalnie zdjąć. Wrastają tak i tak w nią chwasty i za każdym razem, jak wyrywamy chwasty, to ona i tak się przedziera. No a później najgorsze jest to, że jak już ją zdejmiemy, to taką ubrudzoną od błota, porośniętą chwastami, ciężko jest w ogóle nawet spakować do worków i gdzieś to wywieźć. A tą wełnę owczą bez problemu możecie rzucić do kompostownika, ona się przerobi i po prostu trafi z powrotem do ogrodu, jak już będzie przerobionym kompostem. Także dajcie mi sekundę, wymierzę sobie, porobię otwory i ją rozłożę, zobaczycie, jak ona wygląda i prezentuje się na grządkach. W ogóle zobaczcie, ta włóknina okrywowa z wełny stopuje ślimaki. One nie lubią się po niej poruszać. Także dodatkowa zaleta tej włókniny. Jestem ciekawa, jak ona się będzie sprawdzać. Na chwileczkę sobie usunę te moje tyczki, bo na tych tyczkach będę robić tunele. One są sprzedawane w przeróżnych rozmiarach, te włókniny, także jaką tam potrzebujecie, sobie możecie wymierzyć. Ja sobie tutaj tak zostawię tą rezerwę, bo tutaj ten stół rozsadowy, jak już wspominałam Wam wcześniej, później będę usuwała. Całkiem fajnie to wygląda, słuchajcie. Tak to wygląda, słuchajcie. To jest normalne, że pomidory delikatnie tak jakby klapnęły po przesadzeniu. Po prostu one tak reagują na zmianę miejsca. Nic im nie będzie. Ta włóknina prezentuje się naprawdę całkiem dobrze. Gapa ze mnie, słuchajcie, bo tak na szybko chciałam nagrać, bo tu gorąco w tej szklarni i rozłożyłam tą krótką rolkę, a ja przecież zamówiłam takie duże arkusze, 1,20 m szerokie, by były idealne tutaj, a tak to widzicie, mam takie łatane. Ale to nic, jak Wy po prostu gdzieś tam będziecie chcieli coś zamawiać, to po prostu sobie weźcie taki odpowiedni dla siebie wymiar i tyle. Pomidory posadzone. Teraz najtrudniejsze zadanie przed nami, czyli po prostu dopilnować, żeby do zimnych ogrodników nam nie przemarzły. Jak widzicie, ja już zarzuciłam tunel z białej włókniny. Jak kształtuje się temperatura pod tunelem, macie już na moim kanale, umieszczę Wam link w opisie. Jak będę podgrzewała moje pomidory w najbliższych dniach? No słuchajcie, przez najbliższe 2 tygodnie zapowiadają, że temperatura w nocy ma być około 0, minus 1 czasami nawet, maksymalnie 5. Także do końca kwietnia będę musiała im tutaj podgrzewać atmosferę. Na mojej grupie ogrodowej już nieraz widziałam naprawdę spalone szklarnie, tunele i tak dalej. Nie zostawiajcie w tunelach, w szklarniach po prostu niedopilnowanych gdzieś tam jakichś zniczy. Nie daj Boże po prostu samych takich plastikowych zniczy, bez żadnych osłonek. To jest naprawdę, wystarczy niewiele, żeby doszło do tragedii. Wyobraźcie sobie, że taki znicz stoi sobie na ziemi, niby bezpiecznie, ale przejdzie nam kret na przykład i to się wyleje, spali ten plastik, no i po prostu dramat gotowy. I dlatego ja za każdym razem, jak tutaj w ogrodzie mam coś podgrzewać, to zawsze stosuję takie metalowe latarenki. To jest metalowe, szklane, więc nawet jeżeli ten znicz mi się obali, bo na przykład jakiś kret go przewróci, albo w tunelach foliowych będzie wiatr i wiecie, po prostu jakaś wichura, coś tam się przewróci, to po prostu metal się tak nie spali. Można też w ogóle jeszcze wkładać te takie znicze szklane, które też tam dodatkowo będą jakoś chronić. Można też stosować po prostu takie latarenki. Tu widzicie, w środku mam szklany znicz zamknięty, żeby nie było, że nawet jakby mi się to przewróciło, to jest małe ryzyko, tylko że się po prostu tam coś podpali. Także ja wkładam najczęściej po prostu na noc takie wkłady do zniczy,
do tej metalowej szklarenki. One są naprawdę tanie, można je dostać bez problemu w IKEA. Zamykam, żeby było po prostu zabezpieczone i to zostawiam na noc, zawsze po prostu w tych tunelach. Kładę na ziemię co jakieś tam 2 metry i wtedy wiem, że temperatura w środku na pewno nie spadnie poniżej 6 stopni. Pamiętajcie, że jak macie wygrzane szklarnie i po prostu zrobicie ten tunel z włókniny, to ziemia w nocy oddaje. Jeżeli spodziewacie się następnego dnia jakichś większych mrozów, to podlejcie porządnie wasze sadzonki, bo woda po prostu będzie oddawała to ciepło przez dłuższy czas. To co? To życzę wam udanego sezonu i obfitych zbiorów. W późniejszym czasie będę wam opowiadać, jak dbać o to, żeby pomidory się ładnie zapylały już od samego dołu, jak radzić sobie z na przykład bardzo wysokimi temperaturami w szklarni i tak dalej. Systemy nawadniające, wszystko będzie później.